Kochani, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę wiosenny, a będzie o kolekcji perfum. Nie spodziewałam się, tak jak napisałam na community, że mam aż tyle ich. Myślałam, że mam 70 perfum tutaj zapachów, a okazuje się, że jest ich 100. Jak policzę jeszcze miniaturki i inne rzeczy, to będzie więcej. Także czekają na Was jeszcze 3 odcinki. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę. Ale słuchajcie, będą też takie perełki. Nie wiem, czy też tak macie, że się nie spodziewacie, że macie te perfumy w swojej kolekcji i nagle tam one się znalazły na tutaj mojej komodzie, więc koniecznie zostańcie ze mną. Będą też, słuchajcie, odcinki o zapachach na wiosnę. Ja mam kilka i muszę się z Wami podzielić, także koniecznie zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie kolejna złota dziesiątka mojej kolekcji perfum. Tak, jest ich więcej, słuchajcie, ale przysięgam, nie zanudzicie się ze mną, bo ja się nawet nie spodziewałam, że niektóre perfumy mam. Ja myślę, że ja chyba o nich powiedziałam, słuchajcie, w niektórych filmach, a może nie. Także zapraszam dzisiaj na kolejną dziesiątkę. No i tak szybciutko. Z pierwszym zapachem, który ja Wam wspominałam, on jest świetny na wiosnę, jest Beautiful Magnolia On Tones. To jest nowa edycja 2022, aż nie mogę uwierzyć, że jest 2022. Z irysem, słuchajcie, i z bobem tonka tutaj. Oczywiście wersja gardeniowo-magnoliowa, ją bardzo lubię. Ale ta jest taka bardziej, powiem Wam, szlachetna, otulająca i super na takie przejście, jak teraz zaczyna się wiosna. Ja nie wiem, czy w Polsce jest tak ciepło, ale to w Londynie robi się ciepło, ale jest też deszczowo. Ale słuchajcie, czuć tą wiosnę i chce się aż nowy zapach, więc to jest taki zapach. Ja powiem Wam, że ona jest ciężka do ogarnięcia. Ona z jednej strony jest taka właśnie świeża. Ja bardziej chyba wolę na teraz, na wiosnę Beautiful Magnolia niż On Tones, ale ta On Tones jest bardzo szlachetna, bardzo niesamowita i ja lubię irys. Ten bób tonka też daje taki otulający, fajny, kaszmirowy akor. Także to są perfumy, które zagościły w którymś odcinku, ale są właśnie w mojej kolekcji. Następnym zapachem jest oczywiście mój ulubiony, widzicie, że już się zbliżam do końca, Chanel O Fresh, cudna, świeża wersja. Wy wiecie wszystko o tej wersji, więc nie będę się tu rozgadywać. Po prostu aż chce się żyć. Świeżość, 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 jeszcze raz świeżość. Taka niesamowicia sparkli, taka wibrująca świeżość, właśnie czystość. No i po prostu sama wiosna. Także ja tak zawsze te perfumy jakby określam. Tutaj będzie teraz dla Was zaskoczenie. Ja mam aż dwie butelki, ale przyniosłam tylko jedną. Idol di Armani. Słuchajcie, stara wersja, to jest wersja Eau de Parfum, tak, bo jeszcze mam wodę toaletową. Słuchajcie, kto pamięta tą wodę, bo przecież jest Idol Lancome. Coś te perfumy przypominają. One są bardzo takie szampańskie, bardzo takie wibrujące. Bym powiedziała też, że są szlachetne, mało słodkie, ale gdzieś takie bursztynowe. Kto pamięta tę edycję, słuchajcie? Ja nie przyniosłam wody toaletowej, ale właśnie tak się prezentowała. Ja myślę, że ona jest dawno, dawno wycofana. Ja jej nie widzę na internecie. Myślę, że to jest taki rarytasek, ale nadal, słuchajcie, jak się psiknę. Bardzo pomarańczowa. No, troszeczkę tak, wydaje mi się, że tak, jest off, czyli generalnie nie jest za świeży, ładnie powiedziawszy, bo oczywiście jest przeterminowany. No, teraz czuję wyraźnie. No, ale skorka oczywiście, jeszcze mogę wydobyć ten aromat. Ona jest bardzo świdrująca, pomarańczowa, taka bursztynowa woda, która niespodziewanie okazuje się, że ją mam gdzieś właśnie tam w swoich zakamarkach. Teraz Wam przedstawię zapach, który uwielbiam. Ja nie wiem, gdzie mam zielony, ale mam też gdzieś zielony, ale pewnie będzie w którymś odcinku. Przepiękna Be Delicious, to jest wersja Fresh Blossom, Domny Karan, oczywiście coś cudownego, świeżego, tryskającego energią, niewinnego, dziewczęcego, takie piękne jabłuszka. Ja pamiętam, był kiedyś czas, że wszyscy chcieli mieć te jabłuszka i te kolejne edycje się ukazywały, aż powiem Wam, że bardzo spowszechniał ten zapach, no bo ile można mieć tych samych pachnący, właściwie ta baza była zawsze ta sama i te kolejne zapachy pachniały bardzo, bardzo podobnie. No ale to był wtedy taki trendy zapach.
Następnym zapachem, czy który, słuchajcie, on jest bardzo szlachetny, piękny. Kto go wąchał, kto go zna, jeszcze teraz przypominam się wersję Nuit, czyli ta nocna, która jest wycofana. Piękny zapach Estée Lauder Sensuous Nude. Właśnie taka opowieść o nudziaku, o pięknym, jakby go określić, słuchajcie, bo muszę psiknąć. Taki, też bym powiedziała, szlachetny zapach, ale taki właśnie kaszmirowy, przepięknie stonowany, gdzieś tam pudrowy, taki właśnie delikatnie otulający, ale bardzo klasyczny i bardzo gdzieś tam zmysłowy zapach. Powiedzcie mi, macie w swojej kolekcji, bo mówię, to jest też chyba unikat. Ja mam go w swoim sklepie, więc generalnie on jest do dostania, no i już nie. Ale ja mam taki sentyment, bardzo, bardzo fajna edycja Estée Lauder, trochę niedoceniona. Nie zabraknie w tym odcinku już końcóweczki, słuchajcie, staram się oszczędzać mojego baby dolla, no ale jest już końcóweczka, przepiękny, świdrujący, dziewczęcy, niewinny, cudownie mega kobiecy, ale taki właśnie bardzo spontaniczny zapach, tryskający życiem baby doll. On jest różowy, ale widzicie, że żółtko to jest tak malutko. Staram się go oszczędzać, no niestety, ale może gdzieś dostanę. Także on jest w mojej kolekcji jak najbardziej. Patrzę, co nie omówiłam. Przejdę tutaj, ja właśnie miałam takie zaćmienie umysłu, czy ja go omówiłam, czy nie, ale go omawiałam na kanale, ale nie było go w kolekcji Perfum. Giorgini Lisetta Salvatore Ferragamo. To jest taki fajny odpowiednik, bym powiedziała, właśnie Baby Dolla. Jeżeli ktoś lubi Baby Dolla, a chce takie właśnie świeżaki, świeżaki, które są takim cudownym ogrodem, gdzieś tam jest ten grejpfrut, gdzieś tam jest ten cytrus, ta świeżość, ta jedwabistość, to koniecznie polecam, tym bardziej, że butelka jest przecudna i one wcale nie są takie drogie. Zastanawiam się, żeby kupić jeszcze tą wersję taką oceaniczną, bo czemu nie. I teraz przejdę do trzech zapachów, które były bardzo rzadko. Jeden to w ogóle chyba nie zagościł, ale do których ja mam taki uraz. Nie można powiedzieć, że można mieć do perfum uraz. A więc In Love With You, Freeze, wersja taka freeze, typowo freeze, taka ośnieżona, gdzieś tam zamrożona, zamrożona taka niewinność, albo zamrożone takie... Wiecie, co mi ten zapach przypomina i tak z opisu? Że gdzieś tam coś na nas czeka i właśnie jest zamrożone i kiedy spryskamy się, to powoli jakby będziemy się budzić do życia. Ale on mi nie pasuje. On jest bardzo kwiatowy, ale taki zwykły. Ja nie umiem go nawet określić. On był chyba w odcinku perfumy drugiej szansy. Niektóre zwyciężyły i są, że tak powiem, używane przeze mnie. Ten, jak widzicie, stoi. No nie jest zły. Jest to zapach taki właśnie kwiatowy, ale taki powszechny. Ja nie umiem go nawet opisać, słuchajcie. Ja wiem, że może któryś z Was lubi, bardzo lubią tą edycję. Ja w ogóle nie lubię tej edycji With You, I'm in Love. Jakoś tu Armani mi nie pasuje, powiem Wam szczerze. Następnym zapachem będzie Michael Kors Sexy Ruby. Ja lubię generalnie Michaela Korsa, lubię ciuchy, lubię jego akcesoria, lubię torebki oczywiście. To jest piękna butelka, ale ten zapach zupełnie mi nie pasuje. On jest dla kobiety takiej jak ja. Ja po prostu może jeszcze nie dojrzałam, nie dorosłam do tego zapachu. On jest bardzo zmysłowy, bardzo taki nasycony, trochę korzenno-orientalny, ale to nie jest zapach, który bym używała. Mówię, ja generalnie nie lubię takich zapachów, znaczy zapachów, ja od orientalnych zapachów tak uciekam, muszą być bardzo jakby tak zbalansowane, żebym ja lubiła, no ale przepiękny flakon, to czemu go nie mieć. No i ostatnim zapachem, słuchajcie, który ja nawet zapomniałam, że miałam, a pamiętam, że już jak tu wyprowadziłam się do UK, do Londynu, to poznałam sklep Jilly Hicks, to jest marka niby Sydney australijska, ale ona podchodzi pod Hollistera. I on się nazywa La Perouse, La Perouse, nie wiem, czy widzicie, może tu się złapie. I powiem Wam szczerze, że zawsze jak wchodziłam do tych sklepów, to są sklepy takie właśnie z głównie ciuchami takimi do joggingu, do właśnie takiego aktywnego życia, ale też bielizna. I zawsze ten zapach gdzieś tam był. I w końcu się zapytałam, którym zapachem psikacie ten sklep. No i okazało się, że to. On jest cudny, słuchajcie. Taki pudrowo, klasyczny, piękny zapach, który gdzieś tam Was otula, gdzieś właśnie tam
taki, daje Wam takie poczucie tożsamości, też takiej może nie spontaniczności, a właśnie, że czujecie się sobą i wiecie, czego chcecie. I taki jest, słuchajcie, ten zapach. Ja go uwielbiam. Nie wiem, dlaczego jakoś nie psikałam. Może on też jest już przeterminowany? No nie. Jeszcze się trzyma, słuchajcie, ale mówię, kto zna Gilly Hicks, oni chyba splajtowali albo holister ich przejął, także nie są wszędzie, są tylko w holisterze, a zapachów już nie widziałam, ale mam ten piękny unikat. Słuchajcie, to było na tyle. Kolejna dziesiątka za nami. Tak jak mówię, odkryłam, że tych zapachów będzie więcej, więc spotkacie mnie jeszcze w dwóch odcinkach pewno, ale w międzyczasie będę przeplatała też zapachami na wiosnę i moimi nowościami, bo muszę się z Wami podzielić właśnie tymi takimi super zapachami, które zawitały do mojej kolekcji. Życzę Wam miłego dnia, zapraszam oczywiście do subskrybowania, słuchajcie, magiczny guziczek czeka, dołączcie do mojej community, bardzo Wam dziękuję, w końcu jest... że tak powiem, osiągnęłam ten 1000. Dziękuję, dziękuję, bo tylko jest to dzięki Wam, że mnie wspieracie, że jesteście ze mną, że komentujecie. Także zapraszam do komentowania, oczywiście do lajkowania i do zobaczenia do następnego odcinka.